Wojtka na dzień dobry, a u nas komentarz dnia. Jacek Komuda, historyk, pisarz, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak pan się patrzy na to, co się dzieje na wschodzie, to jakie tam są może najważniejsze punkty, na które należy zwracać uwagę? No pierwszy punkt to jest taki, że przede wszystkim Łukaszenka dzisiaj pewnie, czyli Baczka, bo on tak się kazał kiedyś nazywać, chociaż go nazywają obecnie, jak słyszałem, Karaluchem na Białorusi. Łukaszenka dzisiaj stał w bardzo dobrym nastroju, bo miał rozmowę z Merkel, no widzi, że się ta solidarność europejska zaczyna sypać. Łukaszenka w ogóle moim zdaniem zaczyna przegrywać ten konflikt. To znaczy on sobie po prostu tak naprawdę nas prowadza uchodźców, no i sądził, że tak naprawdę Polska jest takim państwem z dykty. No nie wiem, no może wyborczą cały czas czytał i TVN oglądał i może taki miał jakby z tego przeświadczenie, bo jemu się wydawało, że polska granica padnie, że te po prostu potoki uchodźców się wleją, pójdą do Niemiec. No i on wygra po prostu też szantażem z Unią Europejską, dostanie kredyty, dostanie nowe przywileje, a tak się nie stało. I teraz nie wie, co zrobić z tymi uchodźcami. Ma coraz większy problem, no bo ci uchodźcy to nie są tacy demonstranci jak w Białorusi, jak opozycja białoruska w zeszłym roku, że zdejmują buty wchodząc na ławki. To są ludzie, którzy znają wojnę, do których strzelano, którzy w swoich własnych jakby krajach mają nawet gorsze reżimy niż Łukaszenkowski na Białorusi. No i oni za chwilę po prostu, jeśli nie pójdą na zachód, to się po prostu Łukaszence zbuntują. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie media do zeszłego tygodnia, bo to w zeszły poniedziałek był ten przełom, prezentowały taki obraz, że źli polscy strażnicy, policjanci, żołnierze budują jakieś siatki na granicy pełne ostrych żyletach po to, by nie przepuścić no właśnie miłujących pokój imigrantów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli. Ja pamiętam rozmowy z przedstawicielami opozycji, którzy mówili, że oni nie wiedzą skąd się ci ludzie wzięli, ale skoro są na naszej granicy, to trzeba im pomóc. No to ponoć turyści, jak to sam chyba nawet Łukaszenka mówił po prostu, że przyjechali na Białorusi, żeby pozwiedzać sobie po prostu. No to prawda, kupują wizy turystyczne, to jest już oficjalnie mówione, nawet w Gazecie Wyborczej, TVN-ie, że kupują wizy turystyczne na Białoruś za około 2 do 4 tysięcy euro. Jeżeli jedzie rodzina, no to mnożymy, 10-15 tysięcy taki wyjazd kosztuje. Nie ma do czego wracać tak naprawdę, bo oni, tak jak mi się przynajmniej wydaje, no wydają majątek całego swojego życia na tą podróż. Wracać do czego nie mają. No i teraz się okazuje, że trafili przed barierę po prostu i nie pójdą dalej. I teraz jest wściekłość, że albo tą barierę będą chcieli forsować, co mam nadzieję, że się nie da i wytrzymamy, albo po prostu teraz będą się buntować przeciwko Łukaszence. A jak mówię, to nie są tak układni ludzie jak Białorusini po prostu. Oni są z wojną obeznani i też ja nie wierzę na przykład w groźby Łukaszenki, że on broni da, bo takie się pojawiły takie przecieki, no nie, że tam broni, znaczy Łukaszenka twierdził, że jest z Donbasu. Na razie przywieźli im kamienie, to była informacja tak. Z niedzieli, że przyjechały całe ciężarówki z kamieniami, żeby mieli czym rzucać w polskich strażników. Na razie z nocy nie mamy informacji, więc czekamy na oficjalne stanowisko Straży Granicznej i wojska. Czy rzeczywiście było dramatycznie dzisiaj? Na razie wygląda na to, że nie było doniesień żadnych, no ale to znaczy, że tak mamy cały czas stan zapalny na granicy. Ja tak mam wrażenie, że się pomału zaczynamy stawać takim Izraelem. No Izrael też był otoczony przez wrogów, cały czas jakieś incydenty, walki, no później nawet znacznie gorsze rzeczy, wymiany ognia, ostrzał artyleryjski, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale taki troszeczkę zaczynamy mieć też sytuację po prostu już na Białorusi. No powiem tak, wszystko zależy od tego, czy Łukaszenka działał w porozumieniu z Putinem i jeśli nawet działał w porozumieniu z Putinem, na ile przekroczył pewne ustalenia po prostu między nimi. Bo pytanie, czy to jest przykrywka teraz, że Putin coś innego zrobi. No nie chcę powiedzieć, że na przykład zaatakuje Ukrainę, ale no może wymusić na Ukrainę jakieś po prostu ustępstwa kolejne po to, żeby jakby nas odciągnąć również od pomocy. A na ile po prostu Łukaszenka działa sam. Mi się wydaje tak naprawdę, że on jest pod bramą, znaczy pod ścianą zupełnie postawiony finansowo, dlatego że ta gospodarka Białorusi się wali. Łukaszenka wziął w zeszłym roku kredyt bodajże 1,5 miliona, już nie pamiętam, euro czy dolarów po prostu na opędzenie tych wszystkich bieżących wydatków. A pamiętajmy, że on musi cały czas opłacać tą całą armię i KGB, i wojska, i Straży Granicznej, tych wszystkich służb mundurowych, którzy go popierają. No tam są same klany, które tak naprawdę mają przywileje, mają też pieniądze, mają wypłacane pensje. Jeśli Łukaszenka przestanie im to gwarantować, no to po prostu moim zdaniem nagle zniknie. Po prostu się jakiś inny pojawi tutaj. Baczka. Jest również taka możliwość. W międzyczasie zastanawiamy się o polityce nad polityką europejską. 3 tygodnie temu był szczyt Unii Europejskiej, na którym Polska była odmieniana przez wszystkie przypadki. Oni tam, zdaje się, w niemieckim mają mniej przypadków niż w polskim, ale dalej można było Polskę odmieniać i zwykle w negatywnym kontekście, jako taki kraj, parias kraj, który trzeba ukarać jakoś, który się stawia, ucywilizować, tak. No teraz Niemcy chcą tylko korytarza przez Polskę, to też dzwonek zadzwonił.
No i nagle ci sami dziennikarze, którzy 3 tygodnie temu atakowali Polskę, mówią, no ale co, to teraz mamy Polski bronić? Znaczy, po pierwsze, ten ton w prasie niemieckiej, który nagle się zmienił, pokazuje, że ta prasa tak naprawdę jest sterowana, że tam prawie wolnej prasy, mam wrażenie, w tych Niemczech nie ma, no bo nagle się okazuje, że jesteśmy chwaleni, że w ogóle super bronimy. Za chwilę się może okazać jednak, że źle, że bronimy, bo powinniśmy przepuścić tych imigrantów, no bo coś tam się zmieni w Brukseli. No moim zdaniem przede wszystkim tutaj jest sprawa taka, że po prostu Niemcy nie mogą pozwolić, żeby Polska nagle się stała takim, no trochę może popidem, takim czempionem Unii Europejskiej. Stąd jest moim zdaniem też ta próba tutaj, żeby pod naszymi głowami się z Łukaszenką dogadać. Moim zdaniem nie powinniśmy w ogóle pomocy niemieckiej przyjmować, dlatego że jakąkolwiek pomoc od Niemiec przyjmiemy, to natychmiast cała niemiecka prasa napisze, że Polska sobie nie radzi, nie jest w stanie imigrantów potrzebować i my musieliśmy teraz po prostu wysłać, a jednocześnie będzie nacisk na Polskę, że skoro sobie nie radzicie, no to słuchajcie, no to my musimy załatwić z wami, z Łukaszenką, z Putinem wszystko, bo wy nie jesteście w stanie po prostu, bo padniecie po prostu i tak dalej. Więc no co zrobić? No trzeba tą obronę Chocimia na wschodniej granicy pod Białymstokiem kontynuować dalej po prostu i tyle. I czekać, aż Łukaszenka po prostu znajdzie się w sytuacji też bez 50 wyjścia. Minut rozmawiała odchodząca premier Niemiec, pani Angela Merkel. Jeszcze zostały ile? 2 tygodnie do końca urzędu z gościem, który rok wcześniej sfałszował wybory, wsadził do więzienia swoich kontrkandydatów, znaczy przed wyborami jeszcze wsadził na wszelki wypadek. Potem prześladował opozycję, tortury, więzienia, mordy polityczne. Tak, to wszystko jest na rękach Łukaszenki. Krew po prostu płynie, a pani Merkel za telefonik, bo Władimir Putin kazał. No moim zdaniem przede wszystkim tutaj problem jest taki, że ta Solidarność Europejska znowu tak naprawdę nie istnieje. Przecież mieliśmy z nimi rozmawiać. No, Europa miała jednym głosem mówić, po prostu wprowadzić nowe sankcje, nie pozwolić, nie jakby no, ciągle podtrzymać taki stan wykluczenia dla Łukaszenki. No widać jednak, już to zostało złamane. No. Co moglibyśmy zrobić, to moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy teraz zrobić, na przykład przyjąć pomoc od Czechów. Powinniśmy pokazać, że Europa Wschodnia chociażby jest solidarna. Czesi sami nawet z taką inicjatywą że tak wystąpili. To niech mają swoją Witkową Górę pod Białymstokiem. To dać im nawet kawałek granicy do obrony. Mam wrażenie, że to Czechom jest bardzo potrzebne. Oni teraz jakieś mają, no nie chcę być kompleksy jednak tej II wojny światowej i bardzo bym to pomogło moim zdaniem, gdyby po prostu ich tutaj dopuścić i normalnie po prostu powitać z otwartymi ramionami. Jakby tutaj, bo pokazało też i Putinowi i Łukaszence, że Europa Wschodnia jest po prostu w miarę zjednoczona i mówi jednym głosem. Dobrze by wpłynęło na te stosunki troszkę naruszone tą szarżą na Turów w wykonaniu poprzedniego czeskiego rządu. Druga rzecz, chciałem jedną ciekawą rzecz zwrócić uwagę. Pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby teraz nie było Ukrainy. To znaczy, na przykład Ukraina była taka właśnie rządzona przez Janukowycza, jak Białoruś. No nie, że byłaby tak naprawdę taką kolonią, prowincją trochę tam bardziej samodzielną, rosyjską. No to byśmy mieli teraz po prostu piekło. Byśmy całą wschodnią granicę przez Bieszczady, po prostu tam koło Lublina, byśmy mieli to samo tak naprawdę. Prawdopodobnie nawała emigrantów. Nie wiadomo też jeszcze, czy nie będzie znowu sytuacji zaognionej, dlatego że ci emigranci mogą przejść przecież teraz przez Ukrainę, próbować się przedostać. A tam akurat granica między Ukrainą a Białorusią to praktycznie nie istnieje. Znaczy, tam jest tylko wytyczona, po prostu i patrole chodzą. Tam nie ma żadnych zasieków, nie ma żadnych barier. Zresztą nie były potrzebne w ogóle do tej pory. Więc tu się trzeba też przygotowywać, że będą po prostu próbowali to obejść. Natomiast no, dla mnie najbardziej prawdopodobne jest, jeśli sytuacja się nie zmieni, że po prostu będzie jakiś wybuch buntu w tych obozach po prostu imigrantów. Jeśli tam są Kurdowie, no to są jednak wojownicy, no to oni teraz albo po prostu się skierują przeciwko białoruskim służbom, albo będą z większą siłą próbowali sforsować granicę. Natomiast ja nie sądzę, żeby Łukaszenka im dał broń, no bo wtedy nie wiadomo, kogo zaczną strzelać. To jest moim zdaniem wykluczone. Jaka wiadomość idzie z Polski w świat teraz? Bo czytamy komentarze w internecie. Ja nie znalazłem poza rosyjskimi mediami i to na tych oficjalnych państwowych kanałach słowa krytycznego wobec Polski. Ja naprawdę siedziałem wczoraj i... Nie ma. No właśnie ten się zmienił, albo może po prostu no wreszcie Europa się trochę przebudziła, chociaż ja trochę to nie wierzę. Moim zdaniem to jest propaganda po prostu tak naprawdę i te wszystkie bildy, prasa niemiecka zwłaszcza po prostu no... Chwali Polskę, bo tak kazali po prostu, no i tyle. No w Niemczech to nie ma co się przejmować, ale zwykli ludzie, którzy oglądają tam jakieś programy informacyjne, to jeszcze zastanówmy się nad sytuacją, bo to rzeczywiście jest kluczowe, czy utrzyma się wolność i niepodległość Ukrainy, czy Putin ma na tyle siły, by zdecydować się na siłowe rozwiązanie. Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku, sprowadzając czołgi, tam mieliśmy relacje, jak to jadą wielkie transporty wojska, no, wystraszył Bidena na tyle, że ten Biden zgodził się na kontynuowanie rurociągu Nord Stream 2. No i co? Powiem tak, ja nie jestem specjalistą, ale na ile znam Ukraińców po prostu, bo często też w tym Kijowie bywam, nawet na spotkaniach autorskich,
to mam wrażenie, że dopóki my jakby w tym nie dopomożemy Putinowi, to ta Ukraina się utrzyma. Putin nie ma siły, żeby Ukrainę zająć, to będzie straszna wojna, straszny konflikt, po prostu Ukraińcy go nie chcą, stawią opór. On może o nich oczywiście wymuszać, no może, nie wiem, próbować coś, jakiś kawałek od Ukrainy oderwać, terytorium, tak jak oderwał Donbas, ale moim zdaniem taki frontalny atak, zajęcie Ukrainy jest niemożliwe, bo to wywoła po prostu trzecią wojnę światową, no, a przede wszystkim wywoła konkretną blokadę gospodarczą Rosji Putin no, nie ma siły, żeby tak działać. Druga rzecz jest taka, że no, po prostu my nie możemy też jednak całe, oczywiście urzucając wszystkie uprzedzenia historyczne, no nie możemy jednak tę Ukrainę zostawić, nie możemy przede wszystkim jakby się cieszyć z tego, że mamy kłopoty po prostu dobrze tak Ukraińcom, no bo to, jak mówię, no wystarczy, żeby teraz Ukrainy nie było i my jesteśmy po prostu atakowani ze wszystkich tak naprawdę stron. Ze wschodu. Więc jeśli my, ale to głównie oczywiście Niemcy i Zachód tą Ukrainę zostawi, zacznie prowadzić jakby taką politykę niezgodną z jej racją stanu, no to po prostu faktycznie może być tak, że tam będą wybory i ktoś w rodzaju Łukaszenki znowu do władzy dojdzie. Polska prowadzi jakąś taką politykę, powiedzmy, jagiellońską? Mamy takie elementy w naszych relacjach, które można by do tej rubryki wsadzić? Polska prowadzi tą politykę jagiellońską, ale to jest polityka jakby oddolna po prostu. Polityka różnych stowarzyszeń, różnych niezależnych mediów, po prostu dziennikarzy, pisarzy, publicystów, którzy jeżdżą, którzy nawiązują kontakty z ludźmi jak na wschodzie, głównie na Ukrainie, na Białorusi. Natomiast oficjalnie no to nasza polityka jest albo niespójna, po prostu albo w ogóle jej nie ma. No. Problem jest też taki, że no niestety na przykład ja się nie zgadzam z większością tutaj polskich, z wieloma polskimi, powiedzmy tak, publicystami, którzy uważają na przykład, że Łukaszenka to popełniliśmy z błąd, bo trzeba było nawrócić. Otóż nie, Łukaszenki się nie dało nawrócić moim zdaniem, dlatego że Łukaszenka to był człowiek, który był po prostu człowiekiem sowieckim. No to nie jest Białorusin przede wszystkim. To jest człowiek wychowany w, że tak powiem, klimacie całym, w kulturze i w realiach dawnego ZSRR. To jest człowiek, którego interesuje tylko władza. On wszystkie, nawet powiedzmy bardziej narodowe jakieś trendy, narodowe jakieś idee białoruskie wykorzystuje tylko po to, żeby tą władzę wzmocnić i po prostu jeszcze się tam mocniej usadowić. I tak naprawdę te związki z Zachodem dla Łukaszenki nie były żadnym rozwiązaniem. Po pierwsze, Zachód, zwłaszcza Polska, zawsze ten dla niego zatruty jad demokracji i wolności po prostu do Białorusi wprowadzi. Zawsze ci Białorusini będą zazdrościć, jak będą jeździć na Zachód, że tam jest lepiej, tam jest fajnie, jednak dlaczego my tak nie mamy? Druga rzecz jest taka, że gospodarka białoruska żyje i pasożytuje na gospodarce rosyjskiej. Na przykład przez wiele lat Białoruś utrzymywała z tego, że odsprzedawała rosyjski gaz i ropę po prostu, którą nabywała tanie od Rosji. Teraz tego, co wiem, chyba tego nie ma, bo chyba Rosjanie im podnieśli bardzo mocno ceny. Nie wiem, czy na tyle, że to się przestało opłacać. Do Rosji szły polskie jabłka, tylko przemianowane jako serbskie. Dokładnie. Albo białoruskie właśnie, no się przekładali do nowych opakowań. Mała Serbia produkuje po prostu miliony ton jabłek. Tak, w każdym razie no, Łukaszenka po prostu, jemu się z Rosją nie opłacało zrywać i wszystkie jakieś gesty, które wykonywał wobec Zachodu, to było tylko po to, żeby tego Putina tam po prostu trochę, że tak powiem, poszantażować, powiedzieć, że no widzisz, jak ja tutaj, jak ty nie będziesz ze mną dobrze grał, nie dasz mi przywilejów, nie wpuścisz moich towarów do Rosji, no to my tutaj, ja tutaj zawsze mogę się z Zachodem dogadać, zawsze coś z nimi po prostu kombinować i stracić strategiczną, że tak powiem, przyczółek w Europie. To przyjrzymy się jeszcze Polsce, bo ta sytuacja na granicy trwa od sierpnia. Od sierpnia informujemy. My rozmawialiśmy wielokrotnie z przedstawicielami opozycji, którzy nam opowiadali tą mantrę o biednych ludziach, którym trzeba pomóc, że oni nie wiedzą, że no wiadomo, tak? Że polskie służby jak SS, a ludzie, którzy dzwonią, mówiąc, że po prostu ktoś chodzi po gospodarstwie, no to donosiciele, szmalcownicy. Teraz się troszkę zmieniło, ale to jest też taka... Wydaje mi się, że będzie miało wpływ na nasze społeczeństwo. Jak pan to widzi, jaki? Znaczy, ja mam takie w ogóle wrażenie, tak jak wracam do tego Izraela. Dlatego, że Izrael, mówię, teraz, no właściwie cały czas jest w takiej podobnej sytuacji jak my. I moim zdaniem też cała taka eskalacja na granicy i jednak wpłynie na to, że Polska stanie się takim no, bardzo mocno zjednoczonym społeczeństwem. Że Polacy, po pierwsze, już mamy dużo większy szacunek w społeczeństwie polskim do służb mundurowych. Ja nie mówię oczywiście o celebrytach, o tych salonach, które no, tak naprawdę wpływ ich na rzeczywistość jest coraz mniejszy. Jedyny wpływ, jaki mają, no, to może mogą szkolować Polskę na Zachodzie, oczywiście. Ale generalnie rzecz biorąc jest wzrósł szacunek dla munduru. Jeśli aktor Maciej Sztur pojedzie na Zachód, to tam nikt go nie zna. No, ale no właśnie, nikt go nie zna. I to jest cały właśnie problem salonów, że tak naprawdę one istnieją tylko w Polsce, tylko tu mogą po prostu istnieć. I teraz generalnie rzecz biorąc po prostu można powiedzieć, że też ta inwazja Łukaszenki no, odniesie trochę skutek odwrotny, bo zjednoczy bardzo Polaków. Co widać nawet było po Marszu Niepodległości, że wszyscy się stawili karnie po prostu. No, też moim zdaniem to duża ta inwazja miała wpływ, że ludzie po prostu poszli,
po to, żeby pokazać po prostu, że jesteśmy zjednoczeni, nie da się nas złamać, nie da się nam zabrać wolności, nie da się nas zaatakować, po prostu koniec, no Łukaszenka nie przejdzie po prostu. A z drugiej strony widać wyraźnie, kto jest przeciwko nam, kto działa po stronie przeciwnika. No to widać, ale szczerze mówiąc też niestety rząd nic nie robi też, żeby wspierać jakby moralnie lepiej nasze służby broniące granicy. Bo mamy dzisiaj zdaje się jakiś koncert celebrytów po to, żeby tam wpuścić emigrantów. To dlaczego w takim razie no tutaj nie zgłania się drugiego takiego, takiej imprezy widowiska po prostu dla ludzi broniących granicy, dla naszych służb, dla Straży Granicznej, dla wojska, dla policji po prostu. Dlaczego nie zrobi się na przykład, nie wiem, wigilii, na którą ja chętnie bym pojechał po prostu, żeby tutaj wstrzymać jakoś, moralnie podtrzymać po prostu ludzi, którzy teraz no, tak naprawdę no, no, służą Polsce na granicy. Do tego stoją, nie śpią po nocach, tak, dokładnie. Pilnują, że to trzeba być cały czas pod parą praktycznie rzecz biorąc. Nawet ci, co śpią na zmianie, to też w każdej chwili mogą być poderwani do akcji. Tak, no i tutaj nie widać, że po prostu jest jakieś kontrdziałanie do tego po prostu. No ale jak powiedział minister Gliński, no, zdaje się, że pisarze najbytniejsi według niego w Polsce są lewicowi. No zobaczymy. To jest jakaś propozycja padła, proszę państwa, gdyby ktoś organizował konkurs, koncert, imprezę na granicy, to pan Jacek Kubuta... Jadę natychmiast. Pisarz. Nawet konia mogę osiodłać i... Koniem. No koniem z Warszawy no to 215 kilometrów. To, jeździłem, to byłyby jakieś 3 dni. Blisko, ale mamy też służby konne, bo część patroli, o dziwo, po prostu jest na koniach, więc ale historia taka... wraca po prostu. Powtarza się i... Prawda? Tak, tak. Ale to taka inicjatywa ludzi, którzy i tak są jeźdźcami, się zapisali. To są chyba ich konie. Takie mam przynajmniej znaczy, na ile też znam tam granicę, to faktycznie ten koń się przydaje, bo tam są czasami takie tereny, tak nierówne, bagniste i bez dróg po prostu, że faktycznie tym koniem się szybciej przeleci niż samochodem, czy nawet kładem po prostu. Ale wspomnienia się rzeczywiście budzą. Sytuacja polityczna w Polsce. Czy mamy jakąś szansę, tak już na sam koniec tej rozmowy, na zjednoczenie Polaków wokół, no właśnie, obrony granic, wokół obrony Polski, czy też te siły rozdzierające nas, rozrywające będą ciągle potężne? Nie, moim zdaniem Polacy już są trochę, w większości powiedzmy zjednoczeni. Ja myślę, że dalej taka sytuacja będzie jakby trwać, no, a pewnie będzie. No to mamy coś takiego, że ta opozycja będzie coraz bardziej wyizolowana, coraz bardziej zamknięta w sobie, a jednak ogół społeczeństwa, jak mówię, Marsz Niepodległości pokazał 150 tysięcy, jeśli nie więcej ludzi na nim. Spokój przede wszystkim, tak, prawda? Że jest spokój, pamiętamy, że przed marszem wszyscy się spodziewali, no bo duża impreza, każdy może przyjść, cała masa różnego rodzaju prowokatorów, no dlaczego mają nie przyjść, prawda? Coś spalić, coś nakrzyczeć, kamery z całego świata, widziałem transmisję w Reuterze AP na żywo, po prostu stała kamera i transmitowała, można sobie było obejrzeć, co się dzieje, no i co, no szli sobie ludzie z flagami, to było no widać. Dokładnie. No i przyznam szczerze też, pamiętajmy, że mam wrażenie, że jest duże wsparcie też jednak ludności dla naszych pograniczników, dla wojska po prostu, że tutaj nawet gdyby doszło do próby przedarcia się przez granicę, to ta ludność miejscowa będzie współpracować tak naprawdę. Pamiętamy też na sam koniec, mówiąc o polskim wojsku, pamiętamy, tam są oczywiście wojska operacyjne, bardzo dobrze, policja, straż graniczna, ale też jest ta nowa formacja Wojska Obrony Terytorialnej i to jest takie, tam jest najniższy próg do wstąpienia do wojska, tak? No bo wstępuje się, nie trzeba rezygnować ze swojego życia. Formacja wymyślona w 2017 roku, Antoni Macierewicz. I już się przydała. Generał Wiesław Kukuła, teraz przecież już generał broni, więc prawie, że najwyższy stopień w Wojsku Polskim. I do tej formacji, jak słyszymy, masowo się zapisują ludzie właśnie teraz. Tak. Jest napływ ochotników. No tak, tak, jak mówię, to jest taka, no można powiedzieć, militaryzacja społeczeństwa. Natomiast no, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, jaka straszna była krytyka po prostu, jak tą formację pływano. No Jezus Maria, że to prywatna armia PiSu po prostu, że to w ogóle po co nam, to na co. No i teraz po 3-4 latach od razu się przydała tak naprawdę. Przydała się od razu, przydała się w czasie epidemii w zeszłym też, roku. Tak, dokładnie. W szpitalach, dyżury i tak dalej, no nagle wzmocnienie, czyli to państwo ma ludzi, na których może polegać, no a teraz to już ewidentnie po prostu pełnią swoją rolę, a w drugim szeregu najczęściej łapiąc tych ludzi, którzy gdzieś tam po lasach, gdybym się udało przekroczyć barierę i gdzieś tam chodzą po lasach. No tak, tak, tak. I pomagając wojsku. Także no cóż, musimy być, tak powiem, silni, zwarci, gotowi. Ja powtórzę to hasło z 1939 roku, może nie za szczęśliwe, ale naprawdę jest nam potrzebne. I musimy wytrzymać po prostu. I czekajmy, aż Łukaszenka pęknie. Musi pęknąć. Chyba, że po prostu Zachód nas znowu zdradzi. Ale nawet też to nie będzie zdrada porównywalna z Jałtańską. To raczej po prostu nie jest tak, że oni mają dużą siłę straszliwą, żeby nam po prostu tutaj dużo zaszkodzić. Moim zdaniem reżim Łukaszenki za właśnie może parę miesięcy się zachwieje w momencie, kiedy dojdzie do konfliktu po prostu z tymi uchodźcami, których sam sobie sprowadził.
Niestety sytuacja na naszej granicy, sytuacja z Białorusią nie będzie ustabilizowana, bo jak już raz sobie Łukaszenka sprowadził tych uchodźców z Iraku, a jeszcze z Afganistanu, z Kurdystanu, to tam już będzie po prostu zawsze na Białorusi będzie mniejszość arabska i będzie cała patologia z tym związana. No po prostu będą teraz szlaki przemytu narkotyków, nie wiem, no, kobiet, no dojdą do tego papierosy, alkohol oczywiście jak zwykle, dojdą do tego gangi, to będzie oddziaływać, to trasy jakby tego przerzutu będą też działać przez terytorium Polski i będziemy już mieli dużo zmiany na wschodzie. Ale trzymajmy się, bo wytrzymamy i wygramy. To jest message, to jest wiadomość z tej rozmowy. Jacek Komuda, historyk, pisarz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w optymistycznym tonie rozpoczynamy następną część naszego programu. Jest to potrójne espresso. Państwo tutaj się wyśmiewaliście, że mi się powiedziało espresso wczoraj, ale pytanie, a kawę to co? Z ekspresu miałem, a nie z espresso, prawda? No w każdym razie, Marek Sowa, Platforma Obywatelska, Marek Wesoły, Prawo i Sprawiedliwość w potrójnym espresso będą.